Halo? Tak, słucham. Dzień dobry. Tak, słucham. Poproszę z panią Dzień Agnieszką dobry. Juszczyk-Mirek. Dzwoni pan do kogoś innego. Z kim ja rozmawiam? Proszę się przedstawić. Ja się nazywam Robert Trawiński. Ten numer dostałem z Wrocławia, z Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Jaką informacją pan dostał ten numer? Ale czy, przepraszam, no bo nie, a pan jak się Dzwoni nazywa? pan do A mnie, pan. więc dopytuję. No ale wie pan, jeżeli ja dzwonię do pani Agnieszki, a pan jest mężczyzną, no to myślę, że taka rozmowa nie jest tutaj już. Dzwoni pan do przedstawiciela Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii. Jeśli pan jest osobą, która dzwoniła do DCP z pytaniem, że przedstawiając się jest pan z jakichś mediów, to dzwonił się pan do osoby, która odpowiada za Świetnie. kontakt z mediami w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Świetnie. Dobrze. Ja się nazywam Robert Rewiński, jestem redaktorem naczelnym portalu i telewizji dla Polaków w kraju i na świecie patriot24.net. Tworzymy reportaż na temat opinii, która znalazła się w prokuraturze rejonowej w Kutnie. Oczywiście rozmowa jest nagrywana, tu informuję. I chciałbym zapytać. Dobrze, jeśli pan nagrywa tą rozmowę, to jest pan taki prawilny, to powinien pan zapytać, czy może pan nagrywać tę rozmowę, czy ja wyrażam zgodę. Więc Proszę pana, pana pan, takie pytanie. ale jeżeli pan jest, odpowiada pan za kontakty z mediami, to pan zna pewnie artykuł 54 Konstytucji, że cenzura prewencyjna jest zakazana w Polsce, a każdy obywatel ma prawo do rozpowszechniania informacji. Czy pan zna Konstytucję? Czy pana, czy pan zna sformułowanie nękanie niewinnych ludzi w imię jakiejś potrzeby politycznej? Proszę pana. Czy pan zna, bo to, co pan robi i co robi pana kolega, to niszczycie niewinnych ludzi. My dobrze wiemy, dlaczego to robicie, bo dostaliście zamówienie polityczne. Mam nadzieję, że to jest nagrywane. Oczywiście, że jest nagrywane. Oczywiście, że jest nagrywane. Wiem, związane i dlaczego. I to jest tak paskudne, ja nie rozumiem tego, jak pan i pana kolega może później stanąć przed lustrem, proszę mając pana, tą świadomość, że ratując komuś karierę polityczną i ratując kogoś z więzienia, niszczy pan innych ludzi. Moje dziecko, proszę pana, jest załamane. Jeśli pan doprowadzi do czegoś, co będzie straszne, to proszę pana, nie życzy pan tego. Mnie interesuje to, czy pani Agnieszka Juszczyk Mirek jest wpisana na listę biegłych sądowych i ma wszelkie. Czy pan zna ustawę o biegłych sądowych? Proszę pana, oczywiście, że znam. I w tym momencie, jeżeli. To proszę mi powiedzieć w takim razie. Proszę pana, ale ja zadaję pytania. I mamy informację. Nie, mamy informację z Ministerstwa Sprawiedliwości, drugą informację, że ta pani nie jest biegłym sądowym. Natomiast mamy informację, jeśli chodzi o grafikę, że podpisuje się jako biegła sądowa. Pytanie, czy dla potrzeb prokuratury rejonowej w Kutnie, wydając opinię, również dlaczego. Czy posłużyła się tytułem biegłej sądowej? Dobrze, to proszę powiedzieć, kogo dotyczyła ta opinia w Kutnie? Proszę pana, ja panu podam sygnaturę, bo jak pan zna prawo, ja nie mogę się posługiwać danymi osobami. Danymi osobami. To jest, chodzi o sygnaturę, proszę pana, ale sprawę. Czy pan wie, kogo dotyczyła ta opinia? A ja przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, jak pan się nazywa. O, zacznijmy od tego. Ja mam na imię Piotr, na nazwisko Mirek. Rozumiem. Jestem obrzydzony waszymi metodami. Jestem załamany, bo jestem zwykłym, przeciętnym obywatelem. Jeśli sąd z Polski zwraca się do nas, do ośrodka w Polsce z zapytaniem, może moja żona zaopiniować, bo opiniuje od 20 lat, jest biegłą, ad hoc powoływaną do spraw, zgodnie z prawem, zgodnie z zapisami ustawy. Proszę sobie poczytać, a nie manipulować. Proszę pana. Można być biegłym również, być wówczas powoływanym ad hoc. Jest to paskudne, co robicie. Niszczycie innych ludzi. Czy pan to rozumie? Proszę pana, ale to myślę, że. Zwrócił się sąd do nas, żeby żona zaopiniowała. I żona zaopiniowała. To była trzecia opinia w tej sprawie. To, że ktoś wylądował w więzieniu, to jest z rodziny. To wy niszczycie innych ludzi? Proszę pana, ale to, jest to? Proszę pana, ja mam pytanie, ponieważ pan bardzo tutaj emocjonalnie podchodzi. Czy pan ma aktualne badania medyczne? Czy rozumie pan, że moje dziecko codziennie płacze? Proszę pana. Proszę
Proszę pana. W imię czego? W imię tego, że żona chciała bronić dziecko niewinne? Proszę pana. A ktoś ucierpiał? Proszę pana. Jak pan śmie dzwonić i jak pan śmie stawać każdego dnia przed lustrem? Proszę pana, mnie interesuje, czy pan ma badania aktualne medyczne, bo pan bardzo emocjonalnie podchodzi. Ja zadaję spokojne pytania, więc nie wiem, czy pan jest kompetentny. Żeby pan był w mojej sytuacji. To, co zgotowaliście, nie życzę, ale zapewniam, że będziemy walczyć. I ten, kto wam zlecił, będzie tego żałował. Proszę pana, przede wszystkim mam pytanie, czy pan sobie zdaje sprawę, że jest już kontropinia wykonana przez biegłych sądowych, czterech specjalistów, psychiatrów, która... Nie wiem, bo ja się tym nie zajmuję, ani moja żona się nie zajmuje. Zwrócił się do nas sąd. Ten ale... sąd zapytał się, czy wykona żona opinię. Ale... Zrobiła tą opinię i ona się tym nie zajmowała. Nie zajmujemy się. Wie pan, ile wykonywanych jest opinii w naszym ośrodku? Nie zajmujemy się. Jest wydana opinia, zapominamy. Proszę pana, ale... Jest kontropinia, proszę bardzo, niech to będzie załatwiane zgodnie z prawem w rządzie, a nie dobrze. Takimi metodami. Proszę pana, nie takimi metodami, co wy robicie. Proszę pana, ale... Chcę zapytać, czy... poprzez podważenie jego kompetencji w ten sposób... Proszę pana, czy... Jest to. Ale czy zwrócił się do was sąd, czy zwróciła się prokuratura rejonowa w Kutnie o tę opinię? Proszę pana, no ja nie będę panu, ja nie będę nie wiem, z kim ja rozmawiam. Proszę pana, ja się nazywam Robert Rewiński, jestem redaktorem naczelnym Patriot24.net. Proszę zwrócić się na piśmie do mnie, oficjalnie, bo ja nie jestem w stanie pana zweryfikować. Jeśli ja muszę udzielać panu informacji zgodnie z prawem, ja nie mogę udzielać panu informacji, kto się do mnie zwrócił, czy sąd, czy prokuratura, nie mam do tego... Ale do pana się nikt nie zwrócił, bo do pani Agnieszki się zwrócili. Właśnie, która instytucja? Bo mam informację, która wskazuje, że to prokuratura rejonowa się zwróciła, a nie sąd rejonowy, więc pan mi przekazuje nieprawdę. A to skąd pan ma taką informację? Proszę pana, jeżeli chodzi o źródła informacji, w Polsce, jak pan wie, jako osoba kontaktująca się z mediami, jest tajemnica. Tajemnica. Wy macie pełen dostęp do wszystkich informacji, prawda? Proszę. Z jednego miejsca, z drugiego, bez problemu. Jeszcze raz? Wy macie dostęp do wszystkich dostępnych informacji, jakie chcecie. Proszę pana, ale procedura w Polsce jest taka... Jestem pełen emocji w tej sytuacji, w jakiej postawiliście nas. Proszę tylko przekazać swojemu mocodawcy, że nie damy się zastraszyć i że będziemy walczyć. Proszę pana... Proszę teraz zwrócić, jeśli pan chce uzyskać informację. Pytanie przyszło do Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii, więc... Ale z której instytucji? Z której instytucji? Proszę pana, ja panu tej informacji przez telefon nie udzielę. Ale proszę pana, czy to prokuratura się zwróciła, czy sąd? Bo na podstawie tej opinii został aresztowany człowiek. On od 14 miesięcy przebywa za kratami, więc o areszt wystąpiła prokuratura. Więc z punktu widzenia logiki, to prokuratura powinna się do was zwrócić o wydanie opinii. A pan mówi, że sąd się zwrócił. Być może się przejęzyczyłem, być może nie. Proszę zwrócić się do nas z oficjalnym pismem, bo jestem zbyt pełen emocji, żeby móc z panem rozmawiać zgodnie z prawem. Natomiast przekazuję panu, że niech się pan wstydzi. Naprawdę niech się pan wstydzi. Jesteśmy ludźmi pracującymi ciężko od rana do wieczora. Ten paszpil, który został wykonany, a który pan kolejny planuje, jest tak obrzydliwy i tak paskudny, że to jest naprawdę przegięcie. Nie życzę panu tego, żeby, jeśli pan w ogóle ma dzieci, żeby pana dziecko przeżywało to, co przeżywa. Moje dziecko. Nie życzę tego panu. A pana dziecko ile ma lat? Ile ma. Nie będę panu udzielał. No ale, pan, bo już za dużo pan... Wiem, ale pan jako rodzic zapoznaje ze... No nie. Potrzebuje pan jeszcze kolejnych informacji, żeby coś obsmarować. Nie, chodzi o to, dlaczego pan informuje o takich sprawach wrażliwych swoje dziecko, bo przecież to są sprawy zawodowe objęte tajemnicą. Jaką tajemnicą? Proszę pana, tajemnicą zawodową, tak? Jaką zawodową? Ja mówię o swoim dziecku. Czy pan jest normalny? Proszę pana... To niech pan się
po prostu zbada. Ale, proszę pana, ale pana dziecko nie jest zaangażowane w pracę waszej firmy jako Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii spółka z o.o. To dlaczego pan się pyta mnie, ile ona ma lat? Jakie to ma dla pana No bo znaczenie? myślałem, że może jest dorosłe. Ma, jeżeli miałby powyżej 18 lat, no to rozumiem, że ma dostęp do tych informacji, które są związane ze spółką, być Nie, może. proszę pana, ma dostęp do tego, co wy wypisujecie w internecie i co jest kopiowane. Do tego ma dostęp. To jest niszczenie ludzi. To, co chcieliście osiągnąć. Proszę pana, w takim razie ja już. Jeśli pan pisze, chce pan pisać kolejny artykuł, który ma za zadanie podważyć biegłego, który jest powoływany ad hoc i ani słowa nie było o tym w poprzednim artykule. Czy biegły może być powołany do sprawy ad hoc? Oczywiście, że może być powołany biegły, proszę pana, Jestem biegły, czy nie? w ramach kompetencji działania systemu ad hoc. Pan pewnie wie, na czym polega ten system. Doskonale wiem. I jest wtedy biegły, proszę pana. Czy jest biegły w konkretnej sprawie? Tak, tylko jak pan wie, ten system polega na tym. Dlaczego o tym nie napisaliście? Proszę pana, ale Nie napisaliście proszę o pana, tym. ale pana żona, pani Agnieszka, posługuje się pieczątką z napisem biegły sądowy, a nie biegły sądowy ad hoc. Pani Agnieszka posługuje się pieczątką i podpisem jako biegły sądowy, a nie biegły sądowy ad hoc. No bo była biegłym. Nie ma czy... nie, jest po prostu powołana. Jak jest powołana przez sąd, nie ma napisane, czy przez prokuraturę, nie ma napisane biegły ad hoc. Tylko powołują panią biegłą Agnieszkę Juszczyk. A na jakiej podstawie pani Agnieszka Juszczyk, Mirek, nawiązała kontakt z prokuraturą rejonową w Kutnie, jeśli chodzi o współpracę? Co zaoferowała? Pan jest normalny? Czy pan jest normalny, proszę mi powiedzieć, zadając takie pytania, bo mam wrażenie, że nie. Czy Pana. pan uważa, że jak żona opiniuje od 20 lat, to każdego dnia dzwoni do sądów i mówi, proszę nie powołać na biegłego, proszę nie powołać na biegłego? Czy pan jest normalny? No dobrze, ale czy pana żona zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości o to, by ustanowić swój status jako biegłego sądowego przez te 20 lat? Jej status jest ustanowiony. Jest powoływana jako ekspert, jako biegły ad hoc. No dobrze, ale czy Ale co teraz występowała? jest nieuregulowane? Co jest Czy nieuregulowane? W jakiej występowała? sprawie ona występowała? Czy pana Dlaczego nie żona. była powołana? Przecież ona sama się nie powołuje. Dobrze, czy. Zwraca się sądu albo prokuratura i powołuje ją. Dobrze, ale czy pana żona wystąpiła na przykład do Sądu Rejonowego w Kutnie o wpisa albo do Sądu Okręgowego w Łodzi o wpisanie na listę biegłych Proszę pana, sądowych? błagam pana, błagam pana, przestańcie robić te paszkwile. Jesteśmy niewinnymi ludźmi, niszczycie niewinnych ludzi. Proszę mi powiedzieć, czy pan stojąc przed lustrem, goląc się albo nie goląc, czy odczuwa pan, że niszczy pan innych ludzi? Czy ma pan takie odczucia, że zdaje sobie pan sprawę z tego niewinnych? Zwrócił się A czy sąd, pana żona. prokuratura. Żona napisała opinię. Proszę pana, pytanie moje jest bardziej formalne. Czy pana żona stanęła oko w Dobrze, oko ja do pana z tym wrócę, mężczyzną, proszę z tym pana. Ja wrócę. 67-latkiem, wydając opinię na jego temat? Czy go spotkała? Proszę pana, wchodzimy w jakieś szczegóły. Ja nie wiem, o jakim pan 67-latku mówi. Ja mówię Ani ma sygnaturę, pan się dowiedzieć. chodzi o sygnaturę PRDS 1514 2020 z prokuratury rejonowej w Kutnie. Jak pan widzi, ja zadaję pytania zgodne z prawem i z obowiązującymi przepisami dotyczące anonimizacji Dobrze. danych, tak? Czy pana żona, pani Agnieszka Juszczek Mirek, wydając opinię w tej sprawie, czyli PRDS 1514.2020 spotkała się z 67-letnim mężczyzną, którego opiniowała. A co pan mówi za bzdury? Teraz pan kłamie. Mam nadzieję, że to się nagrywa. Oczywiście, że To się jest nagrywa. kolejna manipulacja. Pani Agnieszka nie opiniowała tego pana.
No więc pytam, czy go, czy mając wiedzę na temat całej całości sprawy. Ale po co pan kłamie, że ona opiniowała tego pana? Proszę pana, no. Sprawa dotyczy kilku osób, tak? Więc opinia. Ale nie, ale prokuratura nie zwróciła się, rozumiem, w sprawie tego pana do nas, tak? Do czego pan manipuluje teraz kolejny raz? Dobrze. Dlatego chciałem. Dobrze, a dotycząca tego pana. Dobrze, a czy miał, czy pani Agnieszka nie, Juszczyk Mirek. Dobrze, czy pani Agnieszka Juszczyk Mirek miała kontakt z tym dzieckiem opiniowanym? Proszę pana, wchodzimy w szczegóły. Ale moje, nie, pytam to tylko formalnie, czy miała kontakt z dzieckiem? Nie, pan, mam jakiś numer telefonu, pan się przedstawił. Normalnie, proszę, tak jak pan mu przykazał, co wam jest bardzo bliskie, bo właśnie ten. On, jego syn i postępują zgodnie z 10 przykazaniami w ten sposób, jak postępują. Paskudne jest to. Proszę oficjalnie zwrócić się. Ja jestem teraz pełen emocji, bo dotyczy to moją rodzinę. Jesteśmy zaatakowani paskudnie, perfidnie, tylko i wyłącznie po to, żeby uratować kogoś z więzienia. To jest paskudne, co robicie. Dobrze. Proszę pana. Ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy opiniując, pani Agnieszka miała kontakt z tym dzieckiem opiniowanym? Proszę na piśmie zwrócić się do nas. My na każde pytanie odpowiemy. Proszę. Ale to jest ostatnie moje pytanie, formalne, bo wiadomo. Nie, proszę pana, ja już więcej informacji udzielić panu nie mogę. Proszę zwrócić się na piśmie. Dobrze, w takim razie na tą chwilę dziękuję. Bardzo proszę o przesłanie mi adresu mailowego, na który wyślę pytania. Informacjami, które są na stronie umieszczone. Jest, mamy na stronie DCP. Proszę pana, ale wie pan, ja się mogę pomylić i tak dalej. Proszę mi przesłać adres prawidłowy. Proszę mnie przerywać, proszę mi po prostu, jest na stronie informacja, kto odpowiada za kontakt z mediami. Tam jest i telefon do mnie, i jest mój adres mailowy. Proszę na ten adres mailowy wysłać pytania. My na te pytania bardzo szybko odpowiemy. Dobrze, nie ma problemu. Ja mam właściwie tylko jedno pytanie. Czy pani Agnieszka miała kontakt z opiniowanym dzieckiem? Proszę napisać to jedno pytanie. Proszę to napisać to jedno Jasna sprawa. Okej, dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, do usłyszenia.